witam was serdecznie. Chłopak sobie jedziemy dla testu. Bo zawsze zaczynam od tamtej strony, no tak, dobra, przejadę. Tu muszę się zatrzymać, bo zobaczyłem takiego buntwoła, że wartałoby go wziąć. No i co ta te pszenica? Kurde, by jej wypadła po tej zimie. Wypadła, nie ma jej tyle. Nie ma jej tyle i to właśnie są takie kamienie, z którymi nigdy nie mogłem sobie poradzić, jeśli chodzi o pług. Bo one tutaj, ta droga poniemiecka, co wam mówiłem. Tu jeszcze jest taki problem, że w kombajnie zepsuł się już tutaj ten pas. I tu zobaczcie, jakie już po prostu zagęszczenie tych korzeni. Także tutaj nie było łatwo tego wsiać. Bo te korzenie też potem wpływają na, że ta pszenica gdzieś szuka przebicia. Dlatego mówię, zbiór z sieczkarnią jest naprawdę piękny, choć korzeń nie wytrępisz. Ale tak by to gdzieś wyglądało na najcięższej działce w PEG-ierze. Jak tych kamieni nie pozbierasz teraz, chociaż pięciu, następnym razem pięciu, to za 3 tygodnie, czy za 4, to ich tu nie będzie widać. Przyjedzie kombajn i będzie, co za dziad pieprzony. I szczernisko po kolana. A to jest dosłownie właśnie w tych kilku miejscach. Ale ja wam chciałem tylko pokazać, co miałem, że tu kilka słów powiem. Tu była taka zlewa, to widać po prostu po tym. Po miejscu tu już dwa razy przejechane, nie ma pszenicy. Zobaczcie jak jest. Tu już jej nie ma. Gówno nie powychodziła, po prostu patrzcie. Z ziemi zrobił się kamień. Jakby prostą AB wyznaczałem, mieszałem sobie broną. Beton. I właśnie problem polega na tym, moim zdaniem, na tych właśnie polach, gdzie obserwujemy zastoiska wodne. To jest naprawdę ciężka taka ziemia, jeszcze z tymi kamordolcami, ale ciężka ziemia, jeśli chodzi o uprawę. Zobaczcie, to nawet ciężko trafić, trafiam w kamienie, bo chciałem coś wam tu pokazać. Dobrze, że jest jakiś czujnik. I tyle wszedł mi pręt. Ale on wszedł. Dlatego tej wody tutaj nie ma. Tu nie mogą się wdobyć, ale patrzcie, tutaj na przykład już wszedł tyle. Gruby, to nie jest cieniutki. Te 22-3 cm, tak jak się starałem robić koło tych 22-3, ten pręt wchodzi. Czyli ta ziemia po prostu jest w stanie nam, popatrzcie, następne miejsce do zagęszczenia. Wszedł tyle. Robiłem też, pamiętam, tym głęboszem testowałem, ale to były tylko robione obwody i uwrocia. Widzicie, dlaczego u mnie wody nie ma? Bo po prostu nie było niczym uprawiane, tylko po prostu było wjechane zestawem uprawo-osiewnym od razu, bez jakichś zbędnych uprawek. Następne miejsce. No i ta woda po prostu ma gdzie u mnie zwiewać. Tak bym sobie to po prostu tłumaczył w jakiś sposób, bo ktoś mówi, że mamy lekkie ziemię. To już naprawdę nie jest lekka ziemia. Tu Kubuś na piątce polowej walczył, a wody nie ma. Wody nie ma. I właśnie wydaje mi się, że za bardzo te ziemie są za mało nawapnowane u nas. Tu wszedł. Też wszedł, ale już ciaśniej. Już ciaśniej. Dwa razy przejechane tylko wał Packera. I już mamy zagęszczenie. Gdzie już jest dużo ciężej, jeśli chodzi o wchodzenie do ziemi. Ochłodziło się nagle, jak po diable. I ja tu jadę bez napędu, bo można powiedzieć, że liczę na to, że mi po prostu wystarczy tutaj ciapy. Zaraz bateria się rozłączy, ale mam nadzieję, że wam coś tu zobrazowałem. To jest noc i kiedyś, jak ojciec tutaj orał ze mną, bardziej ojciec orał,
80 i 60, ale to chyba bodajże 80 przyjeżdżała, nie 60. Gdzie ta moja ścieżka tutaj? Pokaż teraz, czy ty byś mnie tu pamiętał, czy będziesz mnie znowu oszukiwał. Uciążliwe trochę z tą hydrauliką jest. Dobra, pierwsze tu nieważne. I co w takiej sytuacji? Wałek włączony, wałek nie zaskoczył. Teraz to mnie potrafi w dupę. I teraz tak. Rozłączamy automat. Cofamy się do tyłu. Dobrze, ta pszenica jeszcze jest mała. Ja muszę ten wałek, nie wiem, jakiś chyba w klika przerobić. Jak jest w John Deere, taka kurde gruszka, jak w kombajnie, to jest dużo lepsze rozwiązanie. Teraz co wam chciałem pokazać? Na przykład jak sobie siejemy, dojeżdżamy do czwartej ścieżki, nie? No i teraz szukamy naszego... Kiedyś siałem na 21. Szukamy naszego wjazdu. No i mniej więcej tam metr czy tam ileś, bo ja wiem, że w tym miejscu kończy się przynajmniej te moje 18. Teraz mogę załączyć automat. O, nawet z ręki jada. A, w pierdyle. Krótkie odcinki tutaj są. No i wtedy właśnie wiem, że mam na 18 metrów posiane i muszę wyjechać za te 18, włączyć oprysk. A, jak chcesz, to się cię podastujemy. No i mogę wtedy sobie właśnie zobaczyć, gdzie ja skończyłem. Kubuś, redukuj. No i sobie bez problemu jestem w stanie na 21 też w ogóle właśnie byłaby w takich opresyjnych sytuacjach bardzo dobrze. No i tutaj tak jak widać, że to było na mokro siane, tu bardzo powoli jeździłem, bodajże C1, z tego co pamiętam, nawet nie szło B4.